Jajecznego, Stefanku. Ja wiem, niedziela to powinna być jajecznica, nie? No ale ty chyba jajecznicy nie będziesz wsuwał. A ja śmigam sobie, wiesz na co, Stefan? No ty już w ogóle uwagi nie zwracasz, ogon nie podnosisz, bo ty wiesz na co ja jadę. Na pchli targ. Siemandero, czarne kciuki. Dzisiaj troszkę inny filmik niż wykopkowy, bo idziemy sobie zobaczyć na czwartą edycję pchlego targu, który odbywa się w Wejherowie na boisku na osiedlu Przyjaźni za hotelem Bliz. Kurde, kiedyś to był hotel, kiedyś to były balanki, a w tym momencie to jest remont robiony, nie wiem co tam będzie. Patrzcie ile ludzi. Jest godzina 10, zaczyna się od 10, no 5 po 10, jestem 5 minut spóźniony. Idę zobaczyć, to było boisko. Kiedyś na tym boisku grywałem w B-klasie, w zespole Sprzęgło Wejherowo. Macie tu kilka fotek ze Sprzęgła z czasów, kiedy Adinio był królem strzelców ligi. Dobra, lecę. Zobaczymy, czy coś fajnego uda nam się tutaj trafić i nagrać. O, fajna. Fajna ta figurka tych Danieli walczących z sobą. No, zarąbiście to wygląda. O, sfinksiole. Wózek golfowy. Miniatureczka. Sfinksiole. Kufelki, jakby był jakiś wejherowski, on go z miłą chęcią, bo chociaż gdański przygarnął. Fajne są te PRL-owskie szkiełka. Też fajna robota. Fajnie. Monetki 33. Dzisiaj kolega do mnie dzwonił. Trafił żniwiarkę 2 złote z tego w Londynie bitą. No. W Londynie to 32 rok. Misja. 32, teraz nie pamiętam. Nie ma, bo... nie ma znaku Kościesza. No, fajne te monety. Pozostałe to są bite w Menicy Polskiej, to mają znak Kościesza. Stare zdjątka, rewelacja. Piki carskie. Aha. Ale te fajnie, te one, mówi pan, że słabe, ale czasami one fajnie wyjdą z ziemi. Fajnie wychodzą, Królestwo Prus, no. Aha. Kilka takich udało mi się trafić. Dosyć. Są kufelki, ja będę polował, ale to już wiadomo, że to nie będą nasze gdańskie jakieś, czy tu wejherowskie, bo wejherowski to by był w ogóle raritaso. Wejherowski to by był raritaso trafić, a tu jest Jarez Kruk, to takie monster. No to już jest taki monster, nie? To już jest konkretny. Konkretny. Jo. Idę i apacze, bo tu rozmawiałem z jednym panem. Patrzcie, łyżwy. Kto pamięta jeszcze takie, kto na takich jeździł? Pani pamięta? Ja też pamiętam. No, a nie było jak teraz, nie? Fajne łyżwy. Lampka. Znaczy lampka, kuchenka. O, i Huey. Czas apokalipsy. Suzy Quattro. Ale tych kaset tu jest, kurde, że miałem o wszystkie moje, a gdzie to poszło? No, tylko gdzie one są teraz wszystkie? Człowiek miał tyle tych kaset, a teraz to już nie ma nic, nie? Sirena, tu jakie El Clasico. A Grundiku Nitra. Miało się. I te kołpaki od Merola. Fajowsko. Proszę bardzo. I co można w Wejherowie trafić? Koła SDKFZ-a. W jakiej cenie?
chyba. 250 sztuka. Nie pamiętam. Srebrów tu nie ma, ale królestwo zegarków. Niesamowite. Walizki, lubię takie walizki. Fajny to jest klimat tych walizek. Ale wam powiem, pomysł z tym pchlim targiem Wejherowiec jest naprawdę tak trafiony pomysł, taka petarda, bo tu dawno, dawno czegoś takiego nie było, a to już widzicie, jest czwarta edycja, ludzi jest totalnie mnóstwo, każdy tu może coś znaleźć dla siebie. Fajnie, wielki szacun, żuwolek dla organizatorów. Nie wiem, w które tam wejść, alejki, bo alejka przy alejce, alejka przy alejce. No muszę gdzieś tam śmigać. Śmigam, ale sprytne oko metaloszukacza zaraz tu coś trafi fajnego. W jakiej cenie? 80 ziko. Ładny wykopek. Bardzo ładny. I kolejne fajne wykopki. Skrzynki amunicyjne. Garnuszek. Garnek za wiele? Dwie stówki. Okazyja. O, ale on jest taki jeszcze w miarę stan, nie? No ma małą dziurę. To tam szpachlowanko i zrobione. O. Ale deski, naprawdę. To mnie zainteresowało. To. Ja wiem, Ludwiczku, pozdrowionka dla ciebie i dla Mafena. Wasz mieczyk z filmu, ale zobaczcie, jakie to są deski konkret. Pan mówi, że to są typowo dębowe. Ja wam powiem, to jest... No... Ile to tak ma? Z dwa? Nie. Więcej? O, to ja już czucia w rękach nie mam, ale są konkretne. Gwiazda dwóch piosenek. You can you see Eriwi. Mandaryna. Mandaryna. Jest tego wszystkiego mnóstwo, bardzo dużo tej porcelany, tych różnych takich rzeczy. Tylko wiecie co? Szkoda, że to jest takie tam przywiezione z jakichś flumarków z Niemiec, czy gdzieś tam z jakiejś Holandii, Anglii. A ciężko bardzo trafić coś regionalnego, żeby takiego tu było z naszym Wejherowem, czy chociaż tutaj z regionem wejherowskim związanym. Ale nic, łazimy dalej. To już fajniejsze. Wermut. Ile za tą buteleczkę? 20 ziko. A z Wejherowa nie ma pani nic. Miastko. Druh. Menażka harcerska. O, i takie gadżety to są fajne. Na to nie patrzysz. Karty Baltona. Można było wielki szuch w pokerka zagrać. Przed rozruchem pamiętaj wykonać 40-50 obrotu. To mnie tu zaintrygowało, ale niestety wszystkie puste. No i fajny strzał. Fajny strzał. Jaka lornetka. Nie? Cyk. Naciskacie, otwieracie. Fajny bajer. Mortal Kombat. A to Mortal Kombat na PC. Legendy muzyka pop. No, ale tu jest wiary. Naprawdę. Na pierwszym nie byłem, ale byłem tam chyba na drugim byłem. No to jest mistrzostwo świata, co tu się dzieje. No naprawdę. Naprawdę super. Super inicjatywa. A ja jeszcze sobie tutaj zrobiłem małą przerwę w cieniu i spotkałem kogo? Samego szeryfa Wejherowa, Genka. Tak. O. Ja zostałem
pas amerykański z ładnym orłem w koronie i się wypowiadam tutaj na temat. Niech pan redaktor nagra ten, to wszystko, co się dzieje tu z tyłu. No. O, zobaczcie, proszę państwa, na TikToku i po prostu powiedziałem, mieszkańcy grodu Wejhera, tutaj rządzi szeryf Wejherowym i po prostu za 2 miesiące rozpocznę 65 lat. 65 lat już będziesz miał? Kurę, ty się trzymasz jak nie wiem, moja pitole. Proszę państwa, alkohol konserwuje człowieka. Ja piję od Genek, lat. Jaka reklama. Tak. Proszę państwa, kto pije codziennie, żyje wiecznie. I to jest mistrz, tak, nie? Tak. No, wbijajcie do Genka na TikTok. Jakie ty masz TikTok? Genek Wejherowo TikTok. Genek Wejherowo TikTok. Na razie mam 70 filmów, a będzie ich jeszcze więcej. No. Tematyka polityczna. Żółwolek. A u nas tematyki politycznej nie ma. My lecimy dalej się bawić. Zobaczymy, co tam jeszcze dziękuję trafimy. Dziękuję wam, mieszkańcy. Pozdrówka. Witam. Co tam? Cześć. Taka koszulka znajoma jakaś. O Jezus, witam. Siema, siema. Pozdrawiam, siema, hejo. Ale ładnie reprezentujesz czarne kciuki. No, na nie mogę być, tylko. A, czemu? Mam wakacje. A, okej. Okay. Tam są darmowe jakieś tego? Gadżety? Dostaniesz naklejkę. Super, dzięki. Dziękuję. To jest też ciekawostka, nie? Że dzieci nie patrzą w samochodziki, tylko dorośli faceci, nie? Ogląda. A co to jest? Tego zatruja? Tak jest. Jeszcze raz? Tam jest. Co ty odkręcasz? A pan chce zobaczyć? No, jaki wykrywacz metali. Panie, teraz są takie wykrywacze na rentgena, że wszystko wykryją. Tak? Oczywiście. Ten nie wykryje tego. A ten jest dobry? Ten jest dobry. Tak? A gdzie on znajdzie? Jaka on ma głębokość? O Jezu, ja nie wiem. On na plaży, on na polach robił i wyszukiwał i znalazł. O. Dosyć. No. A za ile on jest? 50 zł. O, to niedużo. Ja, i za ten drugi ręczny on chciał też 50, ty? Bo to jest też, o. To jest taki, żeby to bardziej, się też, o. To jest taki, żeby bardziej sprawdzić, czy to na pewno co to było. Aha. No, widzę. Ten 50 i ten 50. 6 dyszek. Klasyka. Tylko słuchawki. A słuchawki ma pan do niego? Czy on jest z głośnikiem? No i to jest petarda, no kurka. No rewelacja. Ale to jest strzał, nie? Głośnik i gra, petarda. Naprawdę mega, mega fajnie. No zobaczcie, ile tu można różności znaleźć. Widzę tu pan potentat srebra. Sreberka, bursztyny. Wszystko. Wszystko jest. Ja, słoń z porcelany, zaraz zobaczymy, po ile on będzie. No, słonia masz. Słonia masz. A to? 5 dych, o, biały słoń z porcelany, 5 dychów. Laska małszarkowska. Ile tej marwo kosztuje? A to nie wiem. Szefie, już klient jest. 600. O. To były kiedyś siodełka, nie? Na takich sprężynach to ludzie mogli jeździć. To dupka nie gniotła. A teraz te wąskie. Raz się przejedziesz, 3 dni chodzić nie możesz. Wydaje mi się, że kolejna fajna perełka. Domino turystyczne. Oj, kiedyś to było na wyjazdy, nie? Karty, domino, planszówki i była zabawa. Nie to co teraz. Mykam. Połaziłem, popatrzałem. Niestety, tu z Maćkiem porozmawiałem, który też poluje na fanty wejherowskie. Zresztą jak tu i większość pasjonatów Wejherowa, którzy się interesują historią Wejherowa, no ale ciężko trafić
cokolwiek, większość to jest tam zagranica albo Polska, ale nic, bardzo fajnie, bardzo miło, pogoda dopisuje, sami widzieliście sprzedawców, mega dużo, czy kupujących dużo, wydaje mi się też, że bardzo dużo, o taki klimat niefajny, ale trwa budowa, ceny, zależy jak trafisz, nie są tam wygórowane, wiadomo, znajdą się też tacy sprzedawcy, którzy, jak to mówi Pudzian, tanio skóry nie sprzedadzą. Ale co, ja się zawijam na chatę, pochodziłem, popatrzyłem, godzina 11:20, pewnie Urszula już czeka. Lecimy nad morze, lecimy trochę poleżeć w karwi na jakąś dobrą rybkę. Wam jak filmik się podobał, to zostawiacie łapeczkę, zostawiacie subskrypcję, włączacie dzwoneczek, żeby być na bieżąco. I do następnego, nie? Na razie.